Cześć, z tej strony Ewelina, a to mój kolega Wacek. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o naszej nowej akcji Noga z gazu, zwierzęta nie znają znaków drogowych. Jest to akcja mająca na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach w kontekście zdarzeń z dzikimi zwierzętami. Patronat objęła nad nim Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I dlatego znajdujemy się pod znakiem A18B, uwaga, dzikie zwierzęta. Jako Polski Związek Łowiecki chcemy ostrzec kierowców przed zderzeniami z dzikimi zwierzętami i zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie ustawiony jest ten znak. A zatem zapinamy pasy i jedziemy z nowym odcinkiem. Znajdujemy się w okresie szczególnej aktywności zwierząt. To właśnie teraz zwierzęta pojedynczo, parami, całymi stadami zaczynają swoje migracje, zaczynają poszukiwać nowych miejsc żerowania, nowych terytoriów, a już niedługo zaczną poszukiwać swoich partnerów. Ta złożona migracja powoduje konflikty. Konflikty na linii człowiek-dzikie zwierzę. Konflikt, który bardzo często kończy się tragicznie dla obu stron. A kiedy do takiego konfliktu najczęściej dochodzi? O zmierzchu i o świcie, kiedy jest czas żeru, dlatego wtedy warto bacznie obserwować pobocze dróg. Czasami nad drogami lub pod nimi są specjalne przejścia. Część dróg jest grodzona, ale nawet takie grodzenia nie powstrzymują zwierząt przed wejściem na jezdnię. Drogi ekspresowe obligatoryjnie są grodzone. Ogrodzeniem wysokim, 220 cm, 240 cm, wysokość zależna jest od miejsca, lokalizacji inwestycji. Ogrodzenie to w dolnej części posiada oczka o wiele mniejsze, które uniemożliwiają przedostanie się w pas drogowy mniejszych zwierząt, takich jak lis lub herpetofauny, czyli płazów i gadów. Zatem, jeśli zobaczymy żółty znak ze skaczącą sarną... Znak A18B. Uwaga, dzikie zwierzęta. Znak ten możesz zobaczyć na zwykłej drodze krajowej, tam gdzie nie występuje ogrodzenie. Natomiast może się zdarzyć, że znak zostanie ustawiony na drodze klasy A i S w okolicy węzłów. Na przykład, taka sarna może przejść wzdłuż ogrodzenia i dostać się przez węzeł w pas drogowy. Może się też zdarzyć taki przypadek, że łoś jako wielkie zwierzę może przeskoczyć z miejsca ogrodzenie nawet do 3 metrów. A jeżeli ma potrzebę przejścia na drugą stronę, może naporem swojego ciała przesunąć ogrodzenie i wejść w pas drogowy. Zdejmijmy nogę z gazu, zacznijmy obserwować pobocze i bądźmy czujni. Tak czujni, żeby nagle gwałtownie zahamować. Zachowań dzikich zwierząt nie da się przewidzieć. Niektóre wchodzą na jezdę i się zatrzymują. Inne, ni stąd, ni zowąd, wpadają prosto pod koła samochodu. Część z nich, oślepiona lampami aut, zatrzymuje się. Wtedy najlepiej zatrzymać samochód, zacząć używać klaksonu, aby zwierzę odeszło. Często trwa to kilka minut, ale naprawdę lepiej nie podjeżdżać do takiego zwierzęcia, bo nie wiadomo, jak ono zareaguje. Dokładnie tak. Zachowanie odległości w takich sytuacjach jest bardzo ważne. Starajmy się zachować większą odległość od dzikich zwierząt. Niekiedy pomimo zachowania czujności nie udaje nam się uniknąć zderzenia z dzikimi zwierzętami. Co wtedy robimy? Każda kolizja z dzikim zwierzęciem jest niebezpieczna, a szczególnie te z dużymi zwierzętami. Wyobraźmy sobie, że taka sarna, która waży 20-30 kilo, siła zderzenia z nią to jest pół tony. Z łosiem, który waży 200, a bywa i 300 kilo, to 3,5 tony. Więc nie dziwmy się temu, że straty są bardzo duże. Giną zwierzęta, niszczymy auta, tracimy zdrowie, a czasami i życie. Według statystyk rocznie dochodzi nawet do kilkuset zderzeń z dzikimi zwierzętami. W takich kolizjach giną nie tylko zwierzęta, ale również ludzie. W ciągu roku, według statystyk, to 14 osób i 300 rannych. Co zatem zrobić, kiedy do takiego wypadku na drodze dojdzie? Po pierwsze, starajmy się zachować spokój. Po drugie, włączmy światła awaryjne. Po trzecie, załóżmy kamizelkę odblaskową. Po czwarte, rozłóżmy i ustawmy trójkąt ostrzegawczy. Po piąte,
wezwijmy pomoc, policję. A teraz najważniejsze. Nie odjeżdżajmy z miejsca wypadku, bo na nas spoczywa obowiązek pomocy temu rannemu zwierzęciu. To my musimy powiadomić odpowiednie służby, żeby ta pomoc dotarła. Jeżeli miałeś kolizję ze zwierzyną lub widzisz ranne zwierzę na poboczu lub w pasie drogowym, zadzwoń na numer 112. Jeżeli sytuacja miała miejsce na drodze krajowej, zadzwoń na numer 19111. Jest to nasz numer punktu informacji drogowej. A kto zapłaci za szkody i jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie dzikiej zwierzyny? W przypadku zderzeń ze zwierzyną uzyskanie odszkodowań od zarządcy dróg lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest bardzo trudne. Najczęściej takie szkody wypłacają koła łowieckie, ale tylko wtedy, gdy przyczyną kolizji jest spłoszenie takiego zwierzęcia podczas polowania. I jest to bardzo trudne do udowodnienia. Mając tylko OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, nie dostaniemy odszkodowania. Odszkodowanie możemy dostać mając auto kasko, czyli musimy ponieść dodatkowe koszty. Więc dlatego lepiej zapobiegać, zwolnić i jeździć ostrożnie przez tereny oznaczone znakiem 18B. Uwaga na dzikie zwierzęta. Taki znak ustawia się nie bez kozery. Z nami Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konradzie, po co ustawiamy taki znak? No przede wszystkim po to, żeby go zobaczyć i po to, żebyśmy naprawdę byli przekonani, bo on do nas mówi ludzkim głosem, zwolnij. Zachowaj szczególną ostrożność, bo w tym obszarze, tak jak mamy tutaj pokazane na odcinku 2 km, może dojść do sytuacji po prostu kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogą bezpośrednio wtargnąć przed nadjeżdżający pojazd. Jedyną szansą na uniknięcie takiego zdarzenia jest właśnie zachowanie bezpiecznej prędkości i odpowiednie reagowanie w taki sposób, abyśmy w ogóle mieli czas na reakcję, ponieważ z dużą prędkością jadąc nie będziemy mieli czasu w ogóle zareagować. Jak taki znak przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach? Przede wszystkim przyczynia się wtedy, kiedy my jako kierujący pojazdami się do niego stosujemy. Jeżeli jedziemy z nadmierną prędkością i nie zastosujemy się również do ograniczenia prędkości za tym znakiem, a to jest znak, który mówi do nas ludzkim głosem, zwolnij też, ponieważ zachowanie szczególnej ostrożności również wymaga zmniejszenia prędkości i jazdy z prędkością bezpieczną w taki sposób, abyśmy mieli po prostu czas na reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym przypadku z udziałem dzikiej zwierzyny, która może nagle wtargnąć na jezdnię. A dlaczego warto uświadamiać kierowców? Bardzo warto, ponieważ wiele zdarzeń w Polsce mamy właśnie z tej przyczyny i my jako kierujący, jako ludzie mamy też odpowiedzialność wobec swoich pasażerów, ale wobec też przede wszystkim tego, abyśmy nie byli też poszkodowani sami jako kierujący pojazdami, ale żebyśmy też po prostu nie narażali wspaniałej dzikiej zwierzyny, która przecież jest naszym piękną ozdobą naszego kraju. Jest to pierwsza tego typu akcja w Polsce o takim szerokim zasięgu. Za co Wam bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i dostrzeżenie przede wszystkim problemu wypadkowości z udziałem dzikich zwierząt, ale przede wszystkim skierowania jasnego przekazu do nas, do kierowców, żebyśmy zwolnili w obszarach szczególnego zagrożenia, nie tylko nas jako kierowców, pasażerów, ale również dzikie zwierzęta w danych regionach. A powiedz mi, Konradzie, w jaki sposób jeszcze możemy ostrzegać kierowców? Co możemy zrobić, żeby tych wypadków było mniej? Przede wszystkim apelować, tak jak teraz robimy podczas tej akcji, ale przede wszystkim też my prowadzimy również działania infrastrukturalne, dlatego też partnerem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, aby infrastrukturalnie zabezpieczyć nas, ludzi i zwierzęta przed w ogóle możliwością takich sytuacji kolizyjnych i wypadkowych, bo przypomnijmy, niestety ta kwestia jest również obarczona setkami zdarzeń drogowych w Polsce. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Wam bardzo, bezpieczności. Apelujemy do Was o ostrożną jazdę i zwracanie uwagi na znaki drogowe. Na dzisiaj to już wszystko. Życzymy szerokiej drogi i bezpiecznej drogi. Zapraszamy na kolejne odcinki. Zapraszamy. Dasz burz.